Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj 10. powód, dla którego nie jestem i nie mogę być świadkiem Jehowy. Jest to powód dotyczący osoby Ducha Świętego. Jak wiemy, Duch Święty według Słowa Bożego jest jedynym prawdziwym Bogiem Jahwe. I ten doskonały, jedyny prawdziwy Bóg odwiecznie istnieje w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Te trzy osoby są sobie równe. I ten 10. powód zatytułowany jest: Duch Święty jest osobą boską. Właśnie z tego powodu nie mogę być świadkiem Jehowy, że Pismo Święte objawia, że Duch Święty jest osobą boską. Świadkowie Jehowy zaprzeczają temu faktowi. I z tego powodu nie mogę być jednym z nich. I dzisiaj wybrałem trzy z bardzo wielu fragmentów, które jednoznacznie pokazują, że jest Duch Święty osobą boską. Pierwszym z tych fragmentów jest Ewangelia Jana 14:26. W ogóle dlaczego taki temat jest ważny? Dlaczego w ogóle go poruszamy? Dlatego, że jeśli Duch Święty jest Bogiem, a jest Bogiem, wtedy nasze modlitwy mają moc, bo to Duch Święty kieruje modlitwami do Boga. Bez Ducha Świętego żadna modlitwa do Boga nie dojdzie. To Duch Święty kieruje zgromadzeniami do imienia Pana Jezusa Chrystusa. Jakiekolwiek ludzkie działania w tym zakresie są obcym ogniem i nie dochodzą do Boga, a jedynie wywołują u Boga niezadowolenie. Jedynie uwielbienie oparte na Duchu Świętym, na kierownictwie Ducha Świętego, a nie na kierownictwie człowieka, a nie na kierownictwo wyuczonych jakichś elementów liturgicznych, tylko takie zgromadzenia, gdzie to Duch Święty kieruje uwielbieniem, a usta braci są jedynie ustami, których Duch Święty używa. Tylko takie uwielbienie ma jakąkolwiek wartość. Oczywiście takim uwielbieniem może kierować tylko Bóg, czyli Duch Święty musi być Bogiem i jest Bogiem. Bez boskości Ducha Świętego nie ma modlitw, nie ma uwielbienia, nie ma żadnych szans na to, żeby podobać się Bogu. Duch Święty mieszka w wierzących, więc jeżeli Duch Święty jest Bogiem, to to zamieszkanie czyni z wierzącego świątynię Bożą, bo Słowo Boże mówi wyraźnie, że świątynią Bożą jesteście do chrześcijan, tak mówi Słowo Boże. I jednoznacznie możemy wiedzieć, że każdy indywidualny wierzący jest świątynią Boga żywego. Każdy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa. Ale też Duch Święty mieszka w zgromadzeniu, bo jak wiemy ze Słowa Bożego są tutaj po stronie ludzkiej trzy podmioty. Mężczyźni, kobiety, a oddzielnie trzecim podmiotem jest zgromadzenie Boże. I tym podmiotem zgromadzenia Bożym są wszyscy prawdziwie wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, zgromadzeni w danym miejscu, albo jeśli patrzymy na to z perspektywy całego czasu, to są wszyscy wierzący wszystkich wieków. Albo jeżeli patrzymy też globalnie, to są wszyscy prawdziwi wierzący teraz żyjący na ziemi. Więc generalnie zgromadzenie jako takie, gdy gromadzi się w jednym miejscu, musi być skierowane przez Ducha Świętego, który jest Bogiem. Jeśli nie jest kierowane przez Ducha Świętego, to wtedy mamy do czynienia z czymś, co Bóg nie uznaje. I nie jest to coś, co jest zgodne ze Słowem Bożym. Natomiast jeżeli Duch Święty jest Bogiem, a uczymy się tego ze Słowa Bożego, to kierownictwo Ducha Świętego wyklucza kierownictwo ludzkie. Nie ma potrzeby wtedy żadnych przedstawicieli kleru, żeby podobać się Bogu.
Wystarczy, że zgromadzi się dwóch lub trzech do imienia Pana Jezusa, a Pan Jezus zgodnie ze swoją obietnicą jest pośród nich. I Słowo Boże co prawda wymienia tą najmniejszą liczbę, ale tu chodzi generalnie o zgromadzenie zboru całego, wszystkich wierzących z danego miejsca. I tutaj każdy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa należy tylko i wyłącznie do Pana Jezusa. Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Tak mówi Słowo Boże. I tego uczy nas boskość Ducha Świętego, że jeśli Duch Święty kieruje ustami wierzących, to wtedy zgodnie ze Słowem Bożym bracia modlą się, bracia podają pieśni, bracia przedstawiają fragmenty Słowa Bożego, ale to są słowa samego Ducha Świętego, który On wkłada w usta tych braci. Jeżeli oni się nie poddają kierownictwu Ducha Świętego, to oczywiście wychodzą wtedy ludzkie, inny ogień, ludzkie działania bezwartościowe z punktu widzenia Bożego odbioru. I tak to bazuje na tym, że Duch Święty jest Bogiem. Duch Święty jako jedyny prawdziwy Bóg nawet w nocy wywołuje pieśni pochwalne. I nie ma modlitwy bez boskości Ducha Świętego. I ten fragment Jana 14:26 brzmi następująco. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego pośle Ojciec w imieniu moim, On was nauczy wszystkiego i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedziałem. Mamy tu wyraźną obietnicę Pana Jezusa Chrystusa, że zostanie posłany Duch Święty, to było jeszcze przed posłaniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. To było jeszcze jak Pan Jezus Chrystus chodził po ziemi, dlatego jest tu użyty czas przyszły, ale z dzisiejszego punktu widzenia jest to czas przeszły. Już Duch Święty został zesłany na ziemię i już Duch Święty jest tym, który naucza wszystkiego przez Biblię między innymi. Ze Słowa Bożego, Biblii, to wszystko wiemy, co o Bogu wiedzieć można. I to Duch Święty, gdy czytamy Słowo Boże, oświetla nasze umysły, żeby to było rozumiane zgodnie ze Słowem Bożym, zgodnie z tym, co Bóg chciał, żebyśmy zrozumieli z Biblii. Bardzo istotne jest, żeby to rozumieć, żeby czytać zawsze Słowo Boże z modlitwą, żeby Bóg prowadził nas, żeby Pan Jezus Chrystus błogosławił nas. Oczywiście nigdzie w Nowym Testamencie nie ma modlitwy do Ducha Świętego, jedynie są modlitwy do Ojca albo do Jezusa. I to jest heretycka modlitwa, jeżeli modli się ktoś do Ducha Świętego, bo Słowo Boże tego nie zna i wywołuje tego typu modlitwa jedynie rozłamy. I tutaj nie o to chodzi, żeby po prostu modlić się do tej osoby bóstwa. Wynika to ze sprzeczności, która wtedy powstaje. Skoro autorem modlitw jest Duch Święty, no to nie będzie kierował modlitwy do samego siebie. Jeśli Duch Święty kieruje modlitwą, to On kieruje ją albo do Ojca, albo do Syna, bo to Duch Święty jest autorem prawdziwych modlitw. Tylko fałszywe modlitwy mogą się odbywać w kierunku Ducha Świętego. Ale tutaj widzimy jednoznacznie, że On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedziałem. Wszystko. Nie ma rzeczy, której Duch Święty by nie znał. To wskazuje na to, że Duch Święty naucza, czyli jest osobą, bo nauczać może tylko i wyłącznie ktoś, kto ma wiedzę, ktoś, kto ma intelekt, ktoś, kto potrafi wypowiadać te myśli i kierować je. Ten, który jest zdolny to czynić. To nie jest moc, to nie jest siła, to nie jest tego typu oddziaływanie. To jest żywa osoba Boga, który uczy. I tak jest tu pokazane. Nazwany jest Pocieszycielem i jest to posłany przez Ojca po tym, gdy Pan Jezus Chrystus został w niebo wzięty, gdy wstąpił do nieba. Drugi fragment, którym się dzisiaj zajmiemy, to są Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 3 i 4 wiersz. Dzieje Apostolskie,
Piąty rozdział, trzeci i czwarty wiersz. I powiedział Piotr Ananiaszu, czemu szatan napełnił serce twoje, abyś skłamał Duchowi Świętemu i ujął z pieniędzy za rolę? Czy pozostając przy tobie nie była twoją i po sprzedaniu nie było to w twojej mocy? Dlaczego rzecz tę przypuściłeś do serca swego? Skłamałeś nie ludziom, ale Bogu. Wyraźnie widać, że w tej wypowiedzi Piotra, w której apostoł Piotr mówi do Ananiasza te rzeczy, kiedy Ananiasz okłamał w swoim sercu i okłamał ludzi, to jest powiedziane, że on okłamał Boga. I okłamał Boga, jest w czwartym wersecie, a w trzecim okłamał Ducha Świętego. Jest jednoznacznie powiedziane, że Duch Święty jest Bogiem ponad wszelką wątpliwość. Skoro skłamanie Duchowi Świętemu równa się skłamaniu Bogu, według wypowiedzi apostoła Piotra, Piotr tu jednoznacznie to utożsamia. Uważa, że skłamanie Duchowi Świętemu jest skłamaniem Bogu. Więc jakakolwiek nauka, która zaprzecza temu, że Duch Święty jest Bogiem, jest sprzeczna z nauczaniem apostolskim. Mamy tutaj jednoznaczne świadectwo. Duch Święty jest Bogiem. Jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Jest tylko jeden Bóg. I ten Bóg odwiecznie istnieje w trzech osobach: Ducha Świętego, Syna Bożego i Ojca. Oni są równi co do chwały, co do wszelkich pozytywnych atrybutów. I teraz kolejne miejsce to jest Efezjan, czwarty rozdział, 30 wiersz. A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia. Tutaj jednoznacznie apostoł Paweł mówi do chrześcijan, że chrześcijanie przez Ducha Świętego są opieczętowani, zapieczętowani. I tu jest wyraźnie powiedziane, że Ducha Świętego nie należy zasmucać. Zasmucić można tylko i wyłącznie osobę, która ma uczucia, a więc nie możesz zasmucić nawet żywej istoty, która nie ma uczuć, takiej jak na przykład bakteria. A więc tutaj nie jest w stanie człowiek zasmucić Ducha Świętego, chyba tylko jeśli Duch Święty jest osobą. Mamy więc pokazane jednoznacznie w tych dwóch miejscach, czyli Ewangelii Jana i tutaj w Dziejach Apostolskich, że Duch Święty jest osobą, a po drugie w Dziejach Apostolskich, że Duch Święty jest Bogiem. I miejsce w Efezjan również pokazuje, że Duch Święty jest osobą. A więc jest to osoba, która jest Bogiem. Nie możemy w żaden sposób zaakceptować nauki, która by temu zaprzeczała, jeśli chcemy iść do nieba, bo kto zaprzecza Słowu Bożemu, idzie do piekła, na wieczne potępienie, do jeziora ognia. Każdy, kto się znajdzie w tym jeziorze ognia, będzie na wieki wieków dręczony dniem i nocą w jeziorze ognia i siarki. Jest to śmierć. I nie chodzi tylko o tą śmierć, którą umrze nasze ciało, tylko chodzi o śmierć, która obejmie ciało, ducha i duszę, czyli jezioro ognia i siarki, piekło na zawsze. Jest to bardzo ważne, żeby rozumieć, że śmierć ciała nie narusza życia duszy i ducha. Dopiero kiedy następuje śmierć druga,
to cały człowiek znajduje się w jeziorze ognia i siarki. Jezioro mówi o całkowitym zanurzeniu w tym ogniu i siarce. To tak zanurza jak wody jeziora. I dlatego nie jest to rzecz błaha. Dlatego nie wolno lekceważyć świadectwa Słowa Bożego, które mówi, że Duch Święty jest Bogiem. Jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Duch Święty jest Bogiem i Jezus Chrystus jest Bogiem. Ojciec Bóg jest Bogiem. Są trzy osoby Boże. Jeden Bóg w trzech równych osobach. I nie ma tutaj żadnych wątpliwości, że jeżeli ktoś twierdzi inaczej, nie można się z nim łączyć, dlatego że Słowo Boże powinno być jedynym wyznacznikiem wiary, jedynym wyznacznikiem naszego rozumienia, co o Bogu wiedzieć można. Kluczowa rzecz jest taka, że bez wiary w boskość Ducha Świętego nie ma możliwości, aby być zbawionym raz na zawsze, bo prawdziwe zbawienie jest oparte na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkie Twoje grzechy. I jeżeli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, jeśli zrozumiesz, że ta doskonała ofiara była złożona za Ciebie, bo Ty nie jesteś święty, a Bóg jest święty, i teraz Ty, jako ten, który nie może być z Bogiem, poszedłbyś na wieki do piekła. Ale Pan Jezus Chrystus złożył doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty. I ta doskonała ofiara na krzyżu Golgoty wystarczy do tego, żeby raz na zawsze doskonale zbawić tych, którzy są Bogu posłuszni w tym, żeby uwierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi. Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Wtedy Bóg narodzi cię na nowo z wody i z ducha. Woda, Słowo Boże, Duch Święty, to jest ten, o którym dzisiaj mówimy. Duch Święty, który jest Bogiem. I Duch Święty spowoduje, że to zbawienie jest raz na zawsze nieutracalne, bo to Bóg jedynie może być gwarantem zbawienia. I tak jak czytaliśmy w Efezjan, że człowiek zbawiony jest zapieczętowany przez Ducha Świętego. I tylko boskość Ducha Świętego gwarantuje to, że zbawienie jest nieutracalne raz na zawsze. Nie można stracić zbawienia, bo Duch Święty jest Bogiem. Jeżeli ktoś twierdzi, że zbawienie można stracić, to dlatego, że nie wierzy w boskość Ducha Świętego, tylko ją pusto deklaruje, a tak naprawdę nie jest co do tego przekonany, a kłamliwie udaje, że wierzy w boskość Ducha Świętego. I to jest bardzo poważna sprawa. Atakowanie doktryny zbawienia z łaski jest zawsze wyznacznikiem tego, że jest się wyznawcą demonów, a nie Boga. Wierzy się w obcych bogów, a nie w jedynego prawdziwego Boga objawionego przez Słowo Boże, przez Pismo Święte, przez Biblię. Dlatego zachęcam każdego, żeby z uwagą i z modlitwą czytał Biblię, Słowo Boże i trzymał się tego, czego Bóg uczy w Słowie Bożym. Bóg jest doskonały i w doskonały sposób objawia w Słowie Bożym to, co jest kluczowe dla Twojego zbawienia. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jeśli macie jakieś pytania, serdecznie zapraszam do kontaktu. Pod filmem można pisać pytania, komentarze, które później przerodzą się w filmiki, jeśli będę miał wiedzę i umiejętności, żeby na te pytania odpowiedzieć. Jeśli nie, to będą czekać tak długo, aż kiedyś Bóg mnie oświeci i będę umiał, albo nie. Nie na każde pytanie muszę umieć odpowiedzieć. Jestem zwykłym człowiekiem, zwykłym czytelnikiem Biblii, który się razem z wami uczy. Słowo Boże jest jednoznacznie jedyną drogą do tego, żeby rozumieć, co Bóg chce nam objawić. Natomiast widzimy jak zwierciadle, jak takim po pierwsze w widocznym obrazie, który jest odbiciem lustrzanym, czyli nie jest tak, jak widzimy naturalnie, tylko odwrotnie.
Już to powoduje trudności interpretacyjne. Jeżeli sobie pozwolimy na swoje ludzkie myśli, to wtedy jest bardzo trudno zinterpretować. Po drugie, jakość tego zwierciadła zależy od tego, w jaki sposób poddamy się Słowu Bożemu, na ile je znamy. Im lepiej znasz, tym ten obraz jest dokładniejszy. Dlatego w łasce Bożej musimy postępować, modlić się, czytając Słowo Boże, prosząc Boga o to, żeby nas prowadził i żebyśmy to rozumieli. Żaden człowiek nie jest w stanie ci pomóc w rozumieniu Słowa Bożego, tylko i wyłącznie Duch Święty, o którym dzisiaj czytaliśmy w Ewangelii Jana, że On wprowadzi we wszelką prawdę. Ufaj tylko i wyłącznie Bogu, a nie ludziom. Jeśli masz pytania, pisz, możesz też wysłać SMS-a na numer 791-214-963 albo 739-089-088 lub wysłać do mnie tradycyjną pocztą pytanie lub prośbę o Nowy Testament na adres Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Serdecznie dziękuję za uwagę. Niech Wam Bóg błogosławi.